Bojan Szup. Siemano, kolano, ludy, dziś znowu będziemy szpiegować hakera w jego tajemniczej twierdzy. Dzień dobry. Dobry, Nubek, jesteś też razem z nami. Tym razem musisz pójść i musisz się odpowiedzialnie zachowywać, wiesz? Ja chyba pójdę na solo z nim. O, no i zaczynamy przygodę z Nubkiem. Nubek, masz podki na niewidzialność, ja też mam podki na niewidzialność, Palion ma. Zdejmujemy całe nasze zbrojki, musisz wszystko zdjąć, Nubek. I słuchajcie, ruszamy znowu do twierdzy, bo znowu słyszeliśmy troszeczkę tam walnięć piorunów. Więc wiemy, że na pewno tam właśnie jest. Dobra, ci na 3-4 pijemy i lecimy! Pyk, 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 w sumie nie było 3-4, ale walić. Dobra, ruszajmy w takim razie znowu w to miejsce. Prowadź z łopatą, prowadź z łopatą. A, łopata. W sumie z kill-offem będę prowadził. Widzę. Aha, zmiany. Zobaczymy, co haker takiego kombinuje, bo ten kombinator naprawdę różne ale rzeczy nie ma, już robił. Nie ma piorunów teraz, widzisz, uspokoiło się. Tak, uspokoiło, ale przed chwilą były. O, patrz, jest tam, dobra, zdejmujcie swoje rzeczy. Zdejmij tarczę, Nubek. Bo cię zobaczy. W środku jest, w środku. To wszystko naprawić. Ojojojojoj, co on kombinuje? Nie może to tak wyglądać. Mówi, że musi wszystko naprawić. Co on robi? Pa, atakuje go ten... Shop. Nie, shop, co to? Co on robi? Znacznik ma. Ej, stary, on odradza swoją armię, tak? Już wiem, co on robi. Pa, ale to naprawia, będzie... tak, się naprawia wszystko. Patrz, nawet jego armia go to nie to słucha. To jest! Drzewiak! Ale gigagolem! Ten... Pamiętasz tego drzewiaka? To jest z tego, z Netheru. Tak, bijam tak, go, go. Pamiętam. Nic mi nie zrobicie. Co jest? O, jeszcze się powiększył. Przestały go bić! To jest! A nie, biją go tak. Dinozaur? Abysaur! Co to jest? Dinozaura zrespił! O tak. O więcej. Kurde. Ej, ale potężny jest ten dinozaur. Ło, co to było? To są te oczy, te, o, które nie! Były. Nie będziemy nic widzieć! O nie, nie, o co? Kręci mi się w głowie! Też, mi się też kręci w głowie. Co to jest za jakiś potwór? Dobrze. To się odwala. Od czego? Od jakiego to jest potwora? Czyli on odradza swoją armię, nie wiadomo po co. Przecież Nubka już tutaj nie ma co chronić ta armia. Co to za dźwięki? Co to? Haker spadł! Gdzie on spadł? Do tej dziury! Co? Czekaj, czy on umarł? Chcesz zobaczyć? Dawajcie, idziemy sprawdzić. Ej, on żyje? Ej, kogo to ja tam widziałem, Nick? Kogoś Nick tam widziałem? Nie widzę go. Ej, ten abynozaur dostał HP. Gdzie on? Jest tu, jest haker, jest! Jest? W środku, no, uważajcie. Ale to są za moby. On tam żyje? Tak, tak. Z której strony? Ja go nie widzę. Go nie widzę, skakał, widziałem, że skakał. A to jesteś ty? Dirt? Nie, to tak, sorry. Nubek, co ty tutaj robisz? Tu jest dziura, zobaczcie, tu jest dziura. Z której strony? Ej, nie widać go! On jest nad nami! Stary, ze schodów schodzi! Jakim się tam dostał? Cudem? Nie wiem jak! Ja wam pokażę. Bić hakera. Dobra, dawajcie na górę, zanim wchodzimy. Dawaj. Wszystko naprawić. Uważaj, trzymasz ręce coś. Nie podchodźcie za blisko. Wow. Uważajcie, ojej. Żebyście tej nici nie wzięli. Dobra, odsuńcie się, no, odsuńcie się. Jestem to są za pajęczyny. To wszystko wygląda obrzydliwie. O, stary, patrz, on wszystko chce posprzątać, żeby było, no wiesz, z powrotem tak jak wcześniej. Boję się tego. Ej, nie możemy w ogóle bić tego smoka, bo to będzie widać. Oj, ziomek. O nie, zaatakował mnie jeden potwór! Ja nie jak mogę! Cię, co? Nie wiem jak... czemu! Nie wiem. Jesteś u góry? Nie. Na dole. Jak, nie wiem, jakim cudem mnie zauważył. Nie, też mały zauważył. Widzę! Widzę, Nubek, że cię zauważył. Nie, góry, dobra. No, gonią. Dawajcie, na górę za nim. Chodźcie do góry. Bo w sumie zniknął nam. Zobaczymy. Ale tupiemy. Tak. Dobrze, głośno, no, naprawdę. Jest tu pan. O, widzę go stąd. Widzę go tam na górze. Na shifcie, bo to jest zbyt tupie. Co on znowu robi? Perełki jakieś chce dać. Okej, zrespił swoją armię, nie całą. I idzie z powrotem na górę. Dawajcie, też chodźmy za nim na górę. Dobra, teraz możemy biec, no. Mhm. I zobaczymy. Od razu lepiej. No, to mi się podoba. Hop, hop. Czyli on naprawił te pajęczyny, które tutaj były. Zepsuł wszystkie. Ale co z tego, jak one wcześniej przecież tutaj były? Do góry poszedł. Jak on tutaj władał, co nie? My ich nie postawiliśmy przecież. Może tak zestarzał się ten budynek, dawno go nie było, że z pajęczyny powstały. O, jest, uwaga, na shifcie, bo za głośno tu jak to wygląda? Wszystko zniszczone. Nie może tak być.
Ło, jak się powiększył! Jezu. To zawsze jest straszne. I co on teraz zrobi? On zniszczy chyba te drewno i ten kamień. Łańcuchy naprawia, naprawia co ma w ręce. Łańcuchy, tak. O kurde. Ale po co, Nubek, tak jakby miał kogoś znowu więzić? Nubek, czy ty planujesz tutaj wrócić? Nie mam mowy. O tak, przygotuję to dla Nubka. Trzeba to jeszcze bardziej zabezpieczyć, żeby tym razem na pewno stąd nie uciec. Słyszałeś, Nubek? On ode mnie chce. Nie no, jest przypał widzowie. Jeżeli haker znowu złapie tutaj Nubka, to Nubek prawdopodobnie nigdy już ci się nie uda stąd wyjść. Nam w sumie zresztą też, bo przecież my, jak tutaj nas skapnie się haker o tym, że pomagaliśmy Nubkowi, to też będzie po nas. Ale Nubek, powiedz mi szczerze, co ty mu zrobiłeś, że on aż tak cię nie lubi? No właśnie. Nie wiem, no. Czy ty jesteś potajemnym żółwiem ninją? Nie wiem, on chce chyba po prostu zniszczyć planowicę. No w sumie to też prawda. Nubkowi by się podobało. Co? Rozwala tego dirta. Rozwala dirta, no. Jak on to będzie długo rozwalać. Nubek, nie zabieraj tego dirta. Kadzę na dół po niego. Co? Idziesz na dół po niego? Nie! Nubek! Nie, bo zginiesz! Przecież Nubek! Nadal jest otchłań! Nie idź! Nie idź! Dobra, dobra. Ja nie mogę, Nubek. Tyle lat minęło, a ty ciągle debin. Jezu, ale ta dziura jest przerażająca na sam dół. No, widzowie, na samym dole jest właśnie ta dziura do otchłani. Do otchłani, z której nie da się wyjść. To wielka perła. Nie mam na to czasu. Ale giga perła. O nie, nie! Uważajcie! Może za dużo wyciąć, może za dużo wyciąć. Wziął swój hakerski item! O nie, ale lag, ale lag. Okej, okay. Dobra, już myślałem, że podłoga pod nami się rozwaliła. Właśnie się bałem, dlatego się bałem. Teraz lepiej. A! Ktoś tu jest! Co? Gdzie? Ty chyba, ktoś mi odepchnął, myślałem, że spadł. Sorry. Jezu, to ja. Słuchajcie, 40 sekund tylko niewidki zostało. Więc trzeba na to uważać, no. Dobra, wyjdźmy na zewnątrz, ja idę na zewnątrz wypić, chodź. Dobra, no. Jestem na zewnątrz. Co on powiedział? Dużo czegoś, ale nie słyszałem właśnie, wyszedłem. Zmniejsza się troszeczkę, jak on kontroluje swoją wielkość. Dobra, ja też wychodzę. Słuchajcie, piję i wracam tam, czym jestem, prędzej jestem, no. Dobra, zjem sobie jeszcze jedzonko. A te drewno chyba będzie niszczyć. No. A. Usuwa. Ale dziwne, że nie podejrzewa tego drewna, że wiesz. Znaczy mówił, że pewnie musieliśmy pomóc Nubkowi. Mówił już, no. Ale tak. Teraz czas zabezpieczyć klatkę Nubka. Jak on to chce dodatkowo zabezpieczyć? Tutaj dodać. No, wstawiam bedrock. Więcej tak łańcuchów, no albo bedrock właśnie. Bo łańcuchy wtedy się rozwaliły, co nie? Więc to tak, już pewnie tak, nie będzie chciał. Łańcuchy są za słabe, za to wiem. To da radę. Ten blok. No, wiadomo. Mówiłem o tym. Jak zwykle, dzień mówiłem jak co dzień. Ten blok, no. Bedrock. I co, on postawi tutaj na dole, no, tego tutaj bedrock. To daje, na dole. Nie chcę tam być. Co? Dirt. Nubek, nie waż się tam iść po to. Jezu, Nubek. Okej. I koniec. I co jeszcze? Coś jeszcze jakoś to zabezpieczę? To tyle? Jeszcze. Od góry jeszcze i po bokach postawi to, żeby nie wyszedł już nigdy. Nubek. Mam wrażenie, że mu się coś to ciężko stawia. Okej. Okay. Może jak jest taki duży, to ma problemy. No jak powiem ci teraz, że jakby cię teraz uwięził, no to no... skromnym słowem nie wyjdziesz, nie? No, Nubek. Nie, dobra, to jest... Jak ciebie... Za dużo dirta, nie patrz na niego, za dużo dirta, nie patrz. Jak ciebie nie patrz. Nie próbuj rozwalić nie. Nawet, bo to będzie od razu znak. Nie patrzę nawet. Zamknij oczy, Nubek. Ole klatka! Nie, dobra, Nubek, nawet jakby teraz creeper wybuchł, to jest po tobie. Dobra. Jednego chociaż muszę wykopać. Nie! Co ty? To będzie swój no, nie, Nubek! Jednego. No jeszcze butelkę nie zostawił po sobie. Takie... Takie ryzyko gdzie jesteś, walną, Nubek? Teraz, serio. Jesteś głupi! Jakie ryzyko? Odłóż tego dirta. Odłóż dirta na miejsce. Odłóż, bo on zauważy. Naprawdę, teraz musimy serio być ostrożni. Mogę, jesteś... Jak nie będziemy ostrożni, on nas wrzuci w tą przepaść i będzie koniec Wojanowi i się możemy żegnać z widzami. No, przecież nie, my i tak jesteśmy troszeczkę głupi, że cały czas mu się tutaj jakby narażamy. Wystawiamy. Że podchodzimy go. Ale my chcemy też sprawdzić, jakie on ma plany. Teraz Nubek nie ucieknie. A przy okazji... A jeden. Trzeba dać tu więcej dirta. Nubek, a ty sobie przypomnij, gdzie jest portal, bo chcesz stąd spadać. No? To będzie na smokach polecieć. Aha, tak? No dobra, już widzę te... Ile? 200 metrów? 100 metrów jest stąd, to. 5 minut. 5 minut? A jak dokładnie dobra, wie. Dobra, przelicznik czyli... 2 godziny. No, no. Przelicznik Nubka, 5 minut. A, za dużo dirta, Nubek, nie patrz!
Nie patrz na tego Difta. Podpucha. Weźcie tą butelkę z ręki! Kto ma butelkę z ręki? No ktoś! Nubek! Nubek! Ja nie mam. Miałeś. Miał nie ktoś. Miałem. Jezu, nie stresuj się tak. Wpadł gdzieś na dół. Patrz, ktoś z butelką biega. Nubek, to ty! No nie ja, no ja jestem tutaj. Weź tą butelkę. To kto? Jesteś widoczny. Co? A nie, to haker. Dobra. Chłopie. Wszystko gotowe. Teraz wystarczy, że powiększę moją armię. Ej, czekaj. On idzie po... tego Dilta? Chodźcie na dół, Nie, zostaw, to jest pewnie pułapka, żeby sprawdzić, czy byłeś tutaj, Nubek. Jak zepsujesz jednego chociaż Dilta, to pewnie zauważy, że ktoś musiał tutaj być. Dobra, całe bazę. Gdzie jest wyjście? Są tutaj. Chodź, wychodzimy. Schodzicie? No, ja idę, schodzę. On powiedział, że będzie powiększał teraz swoją armię. Co, no... Czyli te moby będzie respił, okej, tak. Te kurde, dinozaury. Trzeba się trzymać od nich z daleka, bo nawet na niewidzialności one mogą nas zaatakować, jak jesteśmy za blisko. To? Czekaj, gdzie on to jest? Widać go tu stąd? Widać! Od góry. Oj, powiększa się. Gdzie jest stąd zejście? Powiększa się. Dobra, skoczę. Ale to są olbrzymy, ty. Patrz, on zrespił i zabił od razu. Jakie on to jest słaby. A kogo on zrespił? Tego gościa z okiem i powiedział, że jest słaby. A, no bo jest słaby. No. Ale te golemiaki pewnie zrespi. Ale te golemiaki biją mocno jakoś. Czemu ta dziura jest taka brudna? Trzeba to naprawić. Pan naprawia tego kobla z tej dziury. Tego, co tam zostawiliśmy. Czyli już nie będzie tak łatwo tam schodzić. Ciekawe jak wyjdzie, nie? W jaki sposób stamtąd wyjdzie. Kurde, wrzućmy go tam. Jo, ej właśnie, przecież można wrzucić hakera, on ma survivala, przecież jakby wpadł do tej otchłani, to też by zginął. O, no na 100%, aaa, jak to zrobić, Ej, wystarczyłoby go popchnąć. Widzę, wie, jak no, jak my mamy teraz to zrobić? Ale nawet walnąć, przecież go odrzuci go. No, no. Nie masz odrzutu? On niszczy. Sprawdzę. Ostrość 6, niezniszczalność? Nie mam nic odrzutu. Ale to... Jakby... Słuchaj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo jeżeli on nas... Wiesz, jak jeden raz walniemy go i nie wyjdzie, to jest po nas, stary, to jest po nas. Ja go nawet nie widzę. Skapnie no, się, to, że to prawda, to prawda. I nas rozwali. Już... Ale jest szansa, żeby go zabić! Jest, to jest... Widzowie, to jest jedna z jedynych szans... No pierwsza szansa, kiedy mieliśmy okazję rozwalić hakera. Jak on się tam dostał? O, jest tam! I naprawdę, to wystarczy, żeby go walnąć. Widzowie, napiszcie, czy to jest dobry pomysł, no nie wiem, no. Ja, a gdyby tak, nie wiem, ustawić pułapkę i na przykład rozstawić tam jeszcze więcej bruku. I jak on będzie to psuł, to wtedy go jeszcze raz walnąć. My byśmy tam musieli od razu być na dole i czekać. No, teraz to nie ma sensu, ale jest pomysł na pułapkę na hakera. Widzowie, to byłoby naprawdę przemocne. Wystarczy dać tam kobla, stanąć tam, bo łatwo będzie go zrzucić, przecież to jest tak wielka dziura. Ciekawe jestem, jak on teraz wyjdzie stamtąd, stary. Idzie! Pemyłkami mi! O, perełkami, okej! Okay. Pemyłkami! O, ja pemyłkami. I tu nie ma w ogóle mobów, gdzie one są? A jakim cudem, skoro on ma survivala, to ma dostęp do bedroka na przykład? Wytłumaczcie mi to. A, no to jest albo do jaj. Nie no. Może się pomiększać tak od razu. Teraz. Komendy na pewno jakieś czas to zamknąć. To nie może zostać otwarte. A czemu? Ale dziwne, bo komendy mu wszystkie działają, ale game mode już nie. No. Widać, on robi. Świat hakera ma takie ograniczenie. Czemu on to zamyka? On to, widzowie... Nie mogę pozwolić, żeby ktokolwiek tu wszedł. Nie tym razem. Co on robi? To wejdźmy tam. Ale ja nie rozumiem, czemu on zamyka to przejście? To przejście nie ma być otwarte właśnie? Tak mi się wydawało. Może on się, stary, boi! Boi tego, że sam tam wpadnie właśnie. Niech będzie jakoś, wiesz, duży i nie będzie, wiesz, przez przypadek tam wskoczy. Minuta niewidki. Słuchajcie, więc ale trzeba... to zabudowuje, pewnie sam tam wpaść nie chce. No właśnie, o to chodzi, że się pewnie cyka. Cwaniak jeden, walony, śmierdziel. O, to głośne. Dobra, czekajcie, ja wychodzę, sobie wypiję poteczkę. Wypijcie też najlepiej poteczkę gdzieś na zewnątrz. Ojejku, o Boże, mało sekund. Ile zombiaków tu? Jakieś dziwne te zombiaki. Co to jest? Dobra, ja nie podchodzę do niego. Zombie? Ja chcę zobaczyć, gdzie. Okej, okay, wróciłem. On dalej to gdzie zabudowuje. Gdzie ty widzisz jakiś zombie? Na zewnątrz był. To wygląda jak Bungie. Trochę tak! Ej, jak trampolina! Trampolina. Ale nie chciałbym na tym skakać. Jak ktoś tam wejdzie, to tak naprawdę to jest niewidzialne i wpadniesz.
No ale on chodzi po tym, Nubek. Ja to widzę, Nubek. Twoja teoria została obalona. Ej, stary, rozwalamy pod nim tą kratę? Patrz, jaka szansa. I uciekamy. No dobra, ale to jest już mniej, stary, to jest mniejsza szansa niż zrzucenie go w tą otchłań, co rozwalał kobla. Patrz, stoi w miejscu. O, dobra, to już koniec, już koniec, już koniec. Powodzenia. Już nie ma sensu. Więcej mobów. O nie, dobra. Baza jest gotowa. Idźcie do góry, żeby was te moby nie zaczęły bić. Co to jest za mob? Jakaś... Nie widzę, zasłaniami plecami. Co to jest? Jaka jaszczura! One nas wąchą. Oni jakieś dinozaury, skąd dinozaury bierze? Nazywa je. Jaszczurka mnie chyba zauważyła. Nie. Nie. Nie! 0-1-1-0-1-0-0. Ona atakuje? Nazwij to haken Debin, lepiej. Nazwał te wszystkie jaszczurki. No właśnie, Debin ją nazwij jeszcze. Debinu. Ja, no i co, i on tutaj będzie... Dobra, spi. Ej, to ja... Te jaszczurki nie biją nic. Nic? Mój podszedłem do niej, ona wręcz weszła. Ale one wyglądają tak miło, zobacz jakie słodziaki. No, ale te już są mniejsze słodziaki, to co teraz respi. No nie, ale są słabe, zabiję je. Yeah. Ojejku, dobra, ale ich zrespił. Ilości siła, ma być ich jak najwięcej. Patrz, i on ten cwaniak po prostu stoi sobie za tymi... O nie. Dobra, stoi... One biegną. Stoi sobie za tym ogrodzeniem, żeby one go nie złapały, one za nim biegną. A, faktycznie. No. On to zabuduje teraz, czy nie? No, zabudował. Dobra, wiecie co? Nie wiem, czy ma sens to oglądanie go dalej. Widać, że po prostu robi tutaj porządki. Czyli haker ostatecznie robi porządki w swojej twierdzy. Może wróćmy do tego miejsca, gdzie są smoki. I pomyślimy, co dalej, widzowie. Jeżeli macie jakiś... Idziemy na zewnątrz. Pomysł, tak. Trzeba będzie teraz skoczyć do tego portalu, więc Nubek, przypomnij sobie, gdzie to dokładnie było. I lecimy tam sprawdzić ten portal, a potem uratować musimy jeszcze Kati. O nie. Zasuwamy. Tam. Kurde, już tak bym chciał być na Wojanowicy, naprawdę, ja to jest moje marzenie. I zbudować dom, bo ja domu nie mam, skończ zbudować dom. Ja nie mam domu od pół roku. Najbardziej satysfakcjonujący filmik, budujemy dom, waliono, nie? No, kiedy ja stary, dopóki... jak ja zbuduję dom, to nie wiem, cały świat może świętować. Dopóki haker go nie rozwali tego domu. To też prawda. Dobra. Ja jestem. Super, ja też. Dobra, widzowie, dzięki bardzo za oglądanie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subujcie, żeby nie przegapić. Pa, pa.